jest z nim już 4, 34, 50. Wcześniej był udyr. Jakiś rengar będzie? Okej. Okay. O, to jest ten gość na talonie. Dobry był. O kurde, czy to znaczy, że ja idę na ID Carry? To chyba to znaczy. Na to niedobrze znaczy. Imo, welcome Dredziarz. Imo oznacza in my opinion. W mojej opinii witam Dredziarza. Mocne. Chyba ten pan nie wie, o co chodzi. Kasyn topnie. Chyba zrozumiałem przesłanie. Wolałbym jakiegoś maina tego. Ktoś tutaj był, kto mainuje AD Carry, ja on sobie supportował. Co na dzisiaj, że jakoś ugram. AD Carry dawno nie był grany, już co? Troszkę go nie było w moich rękach. Prawda, że zajmowałeś się grą profesjonalną, lany turniej. Ciężko to ten. Niby tam byłem na kilku, ale ciężko to nazwać profesjonalną grą. Uuu, Draven. Mam nadzieję, że to nie jest ten live. Live. Jak się nazywa? Nie pamiętam nazwy jego. Jest live for dead. Mam nadzieję, że to nie on. Kragasa byś? Topa, ciekawe. Ale tak to na tym, na kilku lanach byłem, ale to... Nie wiem, z 5 landów, 6 może? Może więcej, nie jestem pewny. Jakieś tam wyniki niby były. Jest
czemu nie gram jako progamer, tylko streamer? Jak grasz jako progamer, to masz straszną presję. Ale wiesz, musisz wygrywać. I nie trzeba dużo grać, w cholerę. Nie wiem, po prostu, skoro mi wypaliło streamowanie, no to... Po prostu jest wygodniej. Pieniądze te same, albo nawet i lepsze, nie wiem. Myślę, że jeśli miałbym przebić ten... jak gdyby, znaczy inaczej, jeśli miałbym wrócić do tego grania zawodowego, to musiałbym grać chyba w LCS-ach, żeby ten, żeby mi się to jakoś opłacało, tak powiem. A nie gram na poziomie LCS-ów, więc jestem streamerem. Dobra, jak tu gramy? Talon jest na midzie, Kraga jest na topie, Morgana ze mną będzie na bocie, jestem Caitlyn, Rengar jest w dżungli. U nich mamy na bocie Brauma z Ravenem. I tu jest Kasadin, Katarina na solo lane'a i Irelia w dżungli, what the fuck? Ciekawe, ciekawe. Ja myślę, że ten luźno można do tego do Challengera się wbić na 100 gier. Tylko no przydałoby się tego 10 luzów mniej przynajmniej. Ziobuł, 1 dolar 10 centów, siemka, mam pytanie, przelałem 180 zł z PayPalu przed chwilą na konto bankowe, które jest nieaktywne 2 lata. Statut pisze, że zakończone. Co mam zrobić? Czy zwrócą mi to? Pozdrowienia z Bytomia. Napisz do supportu PayPala po prostu. I Jelcyn 007, 2 dolary, SK czy Rokat? SK wygra. Kurde, ja na AD Carry. To nie wróży nic dobrego. Dużo ten. Długo się uczyłem grać, żeby grać na takim poziomie, no nie wiem, trochę tego rozegrałem. Damian, opowiedz, jak 5 euro zrobiłem na turnieju, ale to jest piękna historia. Mieliśmy drużynę, właśnie tam grał Seba na suporcie, był Adam, którego też pewnie znacie.
Ja grałem na topie. W dżungli mieliśmy... Kto grał w dżungli wtedy? Kogoś mieliśmy w dżungli i na midzie mieliśmy Babkina i ten i sobie graliśmy w Poznaniu. To był LAN UAM, coś takiego. I ten i tam grały te raczej chyba wszystkie raczej najlepsze drużyny? Chociaż może nie. Były wtedy CPL, były jakieś tam no ogólnie takie powiedzmy top 8, a Polski tam było, tak myślę. Tak myślę. Chociaż, znaczy Rocket oczywiście nie było, no bo to nie było aż tak ten. I kurde. Sobie gramy. Tam oczywiście pierwsza gierka zaorana. Druga chyba też. Trzecią przegraliśmy. I wyszliśmy z grupy na drugim miejscu, tylko dlatego, że skończyliśmy grę o... Jeśli nie mylę, to 30 sekund wcześniej skończyliśmy grę. Tylko dlatego wyszliśmy z grupy, tak to byśmy sobie pojechali do domu w pierwszym dniu. I tam w drugi dzień półfinał przegraliśmy. Nie pamiętam na kogo już. Nie pamiętam na kogo. Nie pamiętam. I później o trzecie miejsce gierka na... To było wtedy... Tam grał, pamiętam, ten jeden nick pamiętałem zawsze. Pamiętam, tylko już nie pamiętam. I zdobyliśmy koniec końców czwarte miejsce. Co się okazało, że pierwsze trzy miejsca mieli jakieś tam myszki, klawiatury, coś tam sobie zgarniali, a czwarte miejsce zgarnęliśmy 5 euro na RPK i do domu. Fajnie było. Ja ogólnie na całego lana wydałem około 3 stówki, zarobiłem 20 euro. Taka historia lana w Poznaniu. Dlatego właśnie tak średnio mi się opłacają wyjazdy dla lany, o. Co tam się stało? Ringo z kardą dobra. Jakoś tak dużo nie bije tym Dravenem jak na razie. Jak na razie. Także taka była historia z Poznaniem. Dobra historia była też z tym, z Krakowem. Wtedy była drużyna z Adam grał na topie. Adama kojarzycie. Przemek grał na suporcie, Przemka też pewnie kojarzycie. Ja grałem na AD Carry, co ciekawe. To był chyba jeszcze sezon drugi, jeśli się nie mylę. I na midzie mieliśmy Pegartasa, jego też możecie kojarzyć. Też sobie coś tam streamuje, ale jakoś tak nie utrzymuję kontaktu zbytnio już teraz. Czekajcie chwilę, bo akcja. I na dżungli. Kogo mieliśmy na dżungli? To jest pytanie, do 100 punktów. Kurczę, znowu nie pamiętam dżunglera, którego mieliśmy. Aha, i na dżungli był... Ej, Boże, jak on miał na imię. O, Boże, ale mi wstyd. Nie pamiętam imienia. Ja taki jestem, to nie pamiętam imion, za cholerę. Pamiętam, że miał konto Czerwony Motylek, ale jak? Mam go na Facebooku. Mateusz? Nie. Jak ten? Na wtorku to jest Gary Troy, tylko jak on ma na imię? Za cholerę nie mogę sobie przypomnieć. No dobra, mniejsza. No i mieliśmy ten sobie składzik. I LAN był połączony z jakimś konwentem mangi i anime. No i ten. No i sobie tam przyjechaliśmy. Aha, LAN był w Krakowie, także miałem bliziutko. Także wiecie, koszty były... No tam nie wiem, z 5 dych wydaje mi się, coś takiego. Bo tam jakoś sobie... Coś tam sobie piliśmy, jakoś trzeba było dojechać w ogóle, bo to po drugiej stronie Krakowa. No i tam, wiecie, przyjechali wszyscy, odebraliśmy ich tam w galerii z Przemkiem, bo Przemek też oczywiście z Krakowa. Poczekajcie, chwilkę, bo jazda. O, chwila też.
Morgana musi zabrać. A chyba i tak tego nie zrobisz. Oho! Szkoda, że nie było misa żadnego. O, no. Kasady się cepną. Dobra, czekajcie, weźmiemy. Weźmiemy sobie to. 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 Wo. No nie, no po prostu, no nie. Sorry for no assist, to spoko. Trochę średnio. O, dobra. Irelia w dżungli, ciekawe. I co? Odebraliśmy ich tam ten w galerii przyjezdnych. I później oczywiście tam pojechaliśmy na to miejsce. To było gdzieś tam, jak jest Tesco na tym. To są, jak to jest dzielnica? Zakopianka, o. Czyli druga strona totalnie Krakowa ode mnie. O, jest BF Sordowa. I dotarliśmy tam. Tam przyjeżdżamy, przyjeżdżamy, pierwszy mecz graliśmy. Siadamy do komputerów. A tam, czekajcie, to nie były komputery, to były chyba laptopy. Na laptopach, kurwa, 15 FPS-ów, wszystko się w pizdu tnie. 350 pingu, które wzrasta do 800. Mówimy, no, będzie fajnie. O, ma szósty poziom. I ten, i tak przez 2 godziny sobie siedzieliśmy. Gra się oczywiście nie zaczęła, no bo wszyscy marudzili, że jak to nie da rady tak grać przecież. Dobra, muszę. Chwila. O, ten. Kasady. I co? Aha, i w końcu się tam ci organizatorzy mówią. No, coś tam, że się ping poprawił, ping był 150. Grajcie, już grajcie, nie? Zagraliśmy, dostaliśmy w pizdę 25 minut. I ten. I się okazało, że to jest koniec turnieju dla nas. Czekajcie, bo ja... Jakaś walka. Wow, mam go! Yeah! Także no, tak to było. I stwierdziliśmy, no dobra, no to co? No to kupiliśmy sobie... Aha, bo mieliśmy... Dobre było w tym, że zapewniali nam nocleg organizatorzy. Więc stwierdziliśmy, że dobra, jutro nie gramy, dojdziemy się najebać po prostu, kupiliśmy sobie jakieś tam jakąś wódeczkę i sobie posiedzieliśmy tam do 4 nad ranem chyba z chłopakami i fajnie było, bardzo fajny klimat, szkoda, że odpadliśmy w pierwszej rundzie, ale tak było. Aha, i co ciekawe, cały LAN, znaczy w następnym dniu oczywiście sytuacja się powtórzyła, komputery nie były totalnie do grania i LANa odwołali. A tam było, za pierwsze miejsce, jeśli się nie mylę, było 5000. Za drugie było 3. I za trzecie było 2, czyli ogólnie było w puli, wiecie, 10 tysięcy. A może jak ja tam zagrać? Buty wziąć po prostu? No, tak zagram. O, chyba robię. No. I te, no i drugiego dnia organizatorzy stwierdzili, nie da się grać. Koniec LANa, narka. Nikt nie dostał nagrody, nic. Żadnych zwrotów za jakieś przyjazdy czy cokolwiek. Ludzie potrafili. Pamiętam, że ktoś tam z Gdańska przyjechał i no, stracił sobie, nie wiem ile tam, chyba 3 albo 4 stówki. Nic nie dostał. Dostał nocleg, no. Także taka historia lanowania. Chodzi, myślę jeszcze nad jakimiś. To były 2 najgorsze lany, na których byłem, ale... Znaczy może nie, Poznań był bardzo fajny, był bardzo fajne towarzystwo w ogóle. Ale jeśli chodzi o, wiecie, jakieś wygrane, to słabiutko. Tak też jeśli chodzi o lany... Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. PGA było bardzo ciekawe, to było PGA w 2012. No i tam było wtedy ten, to było... Cała topka Polski, wszyscy najlepsi. Tam był wtedy Mym. Nie, czekajcie, Memu nie było. Memu nie było. Wtedy Mym grał chyba w LCS-ach już. Ale były. Chyba wszyscy gracze aktualnie Rokatów. Nie, Wandera nie było. Prawie wszyscy gracze aktualnych Rokatów byli wtedy na tamtym lanie.
Czekajcie chwilę, bo ja teraz dwa, mała. Zostaw. Aczkolwiek asystę mógł zebrać, a nie mógł, bo zabił. I co? PGA, fajne było bardzo PGA. Bardzo, bardzo przyjemnie wspominam. I to było na zasadzie, wtedy grałem... nie, to nikogo nie będziecie kojarzyć, tak na streamach to chyba nie było osób z mojej drużyny, aczkolwiek nie, bo jeśli pamiętacie z tamtego roku Krakow Games Pod, ale to też zaraz opowiem historię z tego, jak już tak sobie opowiadam o swoich lanach, jest o moim doświadczeniu, że tak powiem, profesjonalnej Ligi Legend. To grałem z... Tam był Spellfang na dżungli, to jest dżungler aktualnego No Mercy, czyli jedna chyba z najlepszych ekip w Polsce. A myślę, że jakieś top 5 na pewno Polski grają chłopaki aktualnie. Czekajcie. Wow, ale ją klikał. Nie doleciało, nie. Nie doganił. Chociaż, Jezu, ale z tym głupim. Mogę dać tatkę do tyłu i po prostu za nie biec chyba. Jak tam o tym myślę. Dobra, na czym skończyłem? PGA, aha. W dżungli mieliśmy Spellfanga, który aktualnie gra w No Mercy, więc możecie go kojarzyć. Na EPS-ie zajęli czwarte miejsce, tym ostatnim. I co? Na bocie mieliśmy Mutona i... Newton i... Kurde. Nie pamiętam imienia, supporta. Mutton i Suiton. Oni zawsze grali duo. Na midzie mieliśmy Czajkowskiego. Ja grałem na topie. I co? Aha, w ogóle było tak ciekawie, bo ja tam skoczyłem na, powiedzmy, zastępstwo, bo ich top laner chyba nie mógł jechać, czy coś się z tym, nie pamiętam. I ten pierwszy dzień mieliśmy gry w grupach. I pierwszą gierkę mieliśmy, jak dobrze pamiętam, był Celaver na midzie. Jeszcze Celaver grał na midzie wtedy. Na dżungli był chyba Jankos. Nie wiem, czekajcie, Jankos? Jankos też był na tym lanie, ale nie pamiętam, czy w tej drużynie. Nie pamiętam tych składów już, kurczę, bo to było ponad 2 lata temu. Nie jestem pewny, jak tam... Uwaga. Nie jestem pewny składów przeciwników, niestety. Także to wam dokładnie nie po... Dobra. Więc pamiętam, że Celaver był na pewno na tym, na midzie, bo grał Anivią, która nas skurzała strasznie. Nie pamiętam reszty, to cholery. Pamiętam tylko właśnie, że ten, że Celaver na pewno był wtedy. To był jeszcze Clan Poland, on grał. I co? Aha, i pierwszą gierkę, no bo najpierw było grupy. Wiecie, 8 najlepszych drużyn w Polsce ogólnie było. I ten. Najpierw były grupy i tam właśnie wylądowaliśmy z tym CPL-em. I... kurczę, nie pamiętam drugich... Jakie były kolejne mecze w grupie, nie pamiętam za cholerę. Ale no dwa tamte mecze w grupie wygraliśmy. O, reszty w dupę. Morgana do mnie. Tak, krzyż, dzięki. Wow, nie, to jest ten. Wow! Co to za tipsy? Wow, nieźle. No, także... wyszliśmy sobie z grupy. I pierwszy meczyk mieliśmy... na zwycięzców tego lana. I tam grał wtedy chyba... Elendix, jeśli się nie mylę. Czyli pierwszy support Rokatów. Kto tam jeszcze grał, kurczę? Chyba NZQ? Może nie pamiętam za cholerę już tych składów, bo teraz coś tak wymieszało, że byście nie uwierzyli, kto grał z kim wtedy. Nie pamiętam. Ktoś tam był, no i dostaliśmy takie dwa stompy totalne. Jeszcze wiecie, każdy był wtedy na kacu po prostu, no bo to było piątek, sobota. A to większość tam się pierwszy raz widziała, no to... każdy chciał się napić z każdym. Ja poszedłem spać o 5 rano, graliśmy o 9 rano.
Więc po prostu stwierdziliśmy, dajmy im wygrać, bo i tak nie ugramy. A tak to sobie ten, odpoczniemy chociaż i może ugramy trzecie miejsce. I o trzecie miejsce graliśmy z... To było... tam grał... Kurde, dżunglera pamiętam. Jak się nazywał dżungler? Ten dżungler później miał ten, kwalifikację do LCS-ów. Nie pamiętam już. Halo, Irene, co ty robisz? Nie pamiętam teraz ników. Nie pamiętam też tej, jak oni się nazywali, kurczę. I ten, i trzecie miejsce zaoraliśmy. I tam tysiaka zgarnęliśmy, czyli no tak naprawdę zgarnęliśmy 200 zł na głowę. I ten. No ale znowu, to był Poznań, więc też ta przygoda mnie kosztowała około 2-3 stówki, myślę, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Więc też tak, no na zero po prostu wyszedłem po tym lanie, nie? Także fajna ten, fajna przygoda, ale właśnie żeby tak, wiecie, zarabiać na tym, no to musicie być po prostu najlepsi. Najlepsi, najlepsi. A ja zawsze gdzieś tam byłem w tym całym top 3, top 5, top 10 w ogóle. Ale no ciężko było mi ten. Ciężko było mi zawsze zajmować miejsce na podium. Więc stwierdziłem, że nie ma co chyba. A tak to jeszcze oczywiście były jakieś tam te... Wow, to był misklik. Chciałem dać mu. Nieważne. Były jakieś tam gierki internetowe też. Jakieś tam kwalifikacje do LCS-u prawie ugraliśmy, ale z Mimem przegraliśmy na końcu. Co jeszcze było? Ten Alien War Arena, drugie miejsce zagraliśmy. O. Musiałem dać chwilę. Martwy. Wow. Daliśmy wrócić do gry tej Katarzynie. Dobrze. Izabela Kumbyk. Weźmiemy sobie... Jest taka chyba historia. Ta, top talon. Pierwsze miejsce. No szkoda, że nie będziemy zmagał po prostu. Ktoś tam się ten bawiliśmy. Mogliśmy po prostu smoka za darmo wziąć. Tak, straciliśmy smoka, daliśmy po 3 albo 4 fragi. Średnio. Co? Jeszcze raz. Czekaj. W internecie może? Na to, żeby stukać na laptopie? Masz przesady. Czy poznałem kiedyś XP-ka albo Reklesa? Nie, ale jak była ta impreza na IEM-ie, to byli, ale nie ten, nie podbijałem o cokolwiek. Talon bez many, co? Dlatego myśleli, że mogą go zrobić. Jak
Ale to napisz, mogilska chińskie na pewno znajdzie. Aha, no jeszcze był ten, jeszcze był Krakow GameSpot, to był rok temu, 2013. Teraz w sierpniu będzie edycja tego. Mam nadzieję, że ten, że przyjdę. To jest od 1 do 3, ale ja jestem do 2 na tym, na Woodstocku, także mam nadzieję, że na ten, na finału przyjdę, chociaż tam wpadę na chwilę. To jest organizowane na tym, na Uniwersytecie Pedagogicznym. Tam jest raczej chyba wolny wstęp, tak jak rok temu, więc jak ktoś może sobie podejść, pooglądać gierki. I myślę, że też będą jakieś dobre składy. Bo tam też zawsze dla pierwszego miejsca było 5000, więc myślę, że jakieś drużynki się ten pokuszą. Także myślę, że będzie skład podobny jak na EPS-ie, czyli pewnie Deniale wpadną do Krakowa. Pewnie wpadną No Mercy. Może Mym też padnie, aczkolwiek teraz Mym nie wiem w ogóle, bo skoro Kubona stracili, no to co? To jak kogo na topie będą grali? Ciekawe. Wow, masakra ten Talon. Ciora, skubaniec. Ta Irelka trochę nie pyka w tej dżungli, nie wiem co tam tego się próbował. No niezbyt, niezbyt, takie bardziej. Aha, no i ten. I Krakow GameSpot. Chwila. O, to trochę obciuk. Krakow GameSpot. Grałem w podobnym składzie jak ten. Jak na PGA 2012. Tylko, że mieliśmy Kondzisana na suporcie, którego możecie kojarzyć, że z Mimem trochę grał i trochę, a czy i gra teraz z Czarem w drużynie i trzecie miejsce na EPS-ie zajęli teraz. I ten, Sweeton grał na midzie, ja grałem na topie, taką zamianę zrobiliśmy, bo Czajek grał w innej drużynie. Wow, wow! Kurwa, masz patrzeć na czat i mnie wyjebało sekundę. Ale ty bije. Zaczęła historia z tą drużyną, co ten? Aha, czyli z Rogue Nexami. Ten. Jak właśnie grałem w sezonie drugim jeszcze, to grałem wtedy w 8 Miles High. Też dobrze nam szło. Dobrze nam szło wtedy. Też mieliśmy dobry składzik. Jeśli chodzi o takie warunki jest istowe, to byliśmy chyba top 3 przynajmniej serwerowo. I ten. To często spotykaliśmy się z drużyną RNX właśnie i tam grał jungler Epenance się nazywał i później Epenance skończył grę taką, wiecie, zawodową i stwierdził, że będzie sobie menadżerował drużynkę. No i ja tam zawsze z nim utrzymałem kontakt, spoko gościu. Ups. I kiedyś ten, kiedyś jak tam byłem w top 10 na tym iście w sezonie trzecim, po prostu napisał do mnie, czy nie mam ochoty zagrać. Aha, nie, najpierw było ten. Najpierw było, czy mogę zagrać gierkę, bo ich midlaner coś tam. No to mówię, no to mogę zagrać, nie? No i zagraliśmy jakiś to turniej, bo nie pamiętam, co to był za turniej. I chyba wygraliśmy ten turniej, czy coś takiego? Nie pamiętam, jestem pewien teraz. Klikam go. Także nam, no dobrze poszła nam ta gierka, muszę przyznać. Znaczy, gierka, turniej cały nam dobrze poszedł, Rengar wpadł. Aha, Rengar to znaczy, że tak. O, w pizdu! Jaka
Katarina za każdym razem na mnie. To nie, dobrze. Dobrze. Paweł musi... Aaaa, szkoda. Paweł musi Katarinę zawsze zabijać. Bo inaczej ja jestem martwy. Pół sekundy. Tego spoko, może w końcu weźmiemy. Jakby już to powiedz, co sądzę o Libiku? Libik, to nie wiem, cały czas dobrze gra tak naprawdę na suporcie. Myślę, że tam top 3 chyba supportów jest Libik, myślę, że śmiało można powiedzieć. Aczkolwiek, wiecie, ciężko też oceniać samego supporta, bo support no, działa z AD Carry, prawda? Więc to też za wiele zależy od AD Carry. Jakoś nie lubię ten. Nie lubię właśnie mówić o pojedynczych graczach, jeśli chodzi o botlane. Cały botlane się ocenia po prostu. Nie powinno, tak moim zdaniem. Dobra, gara. Czy z Rengo? Nie. Zrobimy coś, czy nic? Nie, fajnie, wygrywamy sobie, ale... Mam jakieś obiektywy zacząć robić. 31-14, dobrze, dobrze. Talon z Rengarem karują mocno. Czy musimy coś wziąć? Zacząć brać jakieś obiektywy. Tak zabijać ich cały czas w kółko to też nie jest superowo. Swisper mi się przydał. Co tam się dzieje? Ograny. Orenga trochę ograny. What the f... Zabiję. To jest jakieś ma spowolnienie to ulti. Co tam? Kupiłaś takie? Fajne, fajne. Jak, nie zrobimy tego? Paki, no co wy takie pussy gaming? Umik go ze... No. Może jednak nie będę przejdzie. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy szybko to robili. Chyba byśmy zrobili. Ale mogę się mylić, to jest chyba baron. Jakbyśmy się wszyscy skupili na tym, żeby uderzać inhibitor, to myślę, że byśmy go wzięli. Zabiję go chociaż? Nie zabił go. Cool.
trochę traum. Nie wiem, czy to bądź się wejdę docisnąć, czy co? Bo i tak coś czuję, że tylko teraz będziemy mi wywalać sobie tu i tak. Więc nie wiem, czy dużo to zmieni. Co? Nie wiem, czemu ja biorę głosu. Napisz ten. Ale tu jest kilka ich. Na adresu nie znasz? Czego nie znam? Adresu? Nie, bo jest kilka na łacińskim wyglądu. Zmienię z tej rzeczy. To wpisz na tym, na angielskim, chińskie. Zobaczysz nazwę, później wpisz na angielską. Ja zawsze znajduję tutaj, tak wpiszę. Chińskie, jagiellońskie, nie wiem. Więc też tak zrób. No, niech lepiej stracą na szara. Rację, rację ma. Lost, powinnam. Jak to wpływa? Co? No, że dzisiaj myślę, że ulica wygrywa przez Arkonego. Jeżeli nic nie zrobię. O, myślałem, że do mnie. Henta, ja jebie. Klikała. Jak to możliwe? Zaraz, skończę grę. Mogę na zulti wlec, no tu. Nie, ja mogę tam latywać całą organkę, nie wiem czym się bało. A, jest. Co dajesz, o pizdy, sorry. Idealnie powiem trapkę. Jezu, ja mu nic nie robię, daj pan spokój. No swispera mam przecież, co jest? Talon jest na topie. Więc gramy split push. Okay. No i co nam to daje? Okej. Bo to
sprawdzimy. Może ten bramek to jest spasiony, znaczy nie spasiony, tylko to jest tak tankowate gówno. Masakra. No, czy ja powinien robić BT? Czy ja powinien robić botczka? No, botczka powinien robić. Czego ja muszę grać na AD Carry? Farina z DPG, znaczy nie z DPG, tylko z... z GA. Z Zonią i DPG teraz zresztą. See a hat trick.